33. Ogólnopolskie Dni Pszczelarza w tym roku odbyły się w Wałczu. To dobra okazja do wymiany doświadczeń i zapoznania się z nowinkami. Pszczoły dają nie tylko miód, dają też pieniądze. Trzeba dużo zaangażowania, trzeba pasji, mówią pszczelarze. Ogólnopolskie Dni Pszczelarza wpisały się już w tradycję spotkań pszczelarzy. Główne uroczystości rozpoczęły się w sobotę mszą świętą na Stadionie Miejskim w Wałczu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przeżywamy 33. Ogólnopolskie Dni Pszczelarza, tym razem na pięknej ziemi wałeckiej, ziemi pełnej pól, lasów i jezior, cudownych okolic. Jako biskup w Koszalinie koło brzegu serdecznie dziękuję organizatorom tych dni, Polskiemu Związkowi Pszczelarskiemu z panem prezydentem Sabatem, zarządowi i braci pszczelarskiej Regionalnego Związku Pszczelarzy w Chodzieży, burmistrzowi miasta Wałcz oraz staroście powiatu wałeckiego. Cieszę się, że mogę sprawować najświętszą ofiarę z księdzem dziekanem, prałatem Antonim i z księżmi pszczelarzami z różnych stron Polski. Cieszę się, że mogę sprawować tę najświętszą ofiarę tutaj na Stadionie Miejskim, prosząc Boga o łaski i błogosławieństwo dla znojnej pracy wszystkich pszczelarzy. Drodzy pszczelarze, wy, którzy znajdujecie możliwość obserwowania szczególnego życia pszczół, spędzacie wiele czasu w bezpośrednim kontakcie z naturą. Wielu z was trudni się hodowlą pszczół i produkcji miodu. Pasieki są także źródłem utrzymania. Praca przy pszczołach też relaksuje i uspokaja. To wspaniałe i pożyteczne hobby. Także to wspaniała życiowa pasja. Drodzy pszczelarze, wielu z was odziedziczyło po rodzicach i bliskich z rodziny miłość do pszczół. Organizacja pracy, jaka istnieje wśród pszczół, może być dla nas wzorem, nie tylko dla polityków, ale dla nas wszystkich. Radość wypełnia moje serce, że w dniu dzisiejszym Kościół obchodzi święto imienia Najświętszej Maryi Panny. Zbieżność ta pozwala mi sięgnąć do audiencji pszczelarzy u Ojca Świętego, świętego Jana Pawła II w Bibliotece Papieskiej w dniu 7 grudnia 2004 roku. W dniu tym przypadało
liturgiczne wspomnienie świętego Ambrożego, patrona pszczelarzy. Wyjątkowa ta audiencja doszła do skutku na prośbę prezesa Lubuskiego Związku Pszczelarzy w Zielonej Górze. Wielkim pragnieniem pszczelarzy było przedstawienie papieżowi obrazu i nowego tytułu Marii, Maria Regina Apium, Maria Królowa Pszczół. Tak pisał wówczas pan prezes. Pszczoły jako dziewice znajdują podobieństwo z rolą Marii w dziejach zbawienia. Ten związek znalazł wyraz w obrazie Maria Regina Apium. Marię, królową pszczół, pszczelarze obrali sobie za opiekunkę i patronkę. Obraz przedstawia Matkę Bożą w stroju królewskim, idącą w pasiece z plastrem jodu w rękach w otoczeniu drzewa akacji i pszczół. Wielkim pragnieniem pszczelarzy jest, aby obraz Maria Regina Apium, w którym Maria Królowa Świata doznaje czci i szacunku, został pobłogosławiony przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Tak pisał wówczas pan prezes. I na audiencji pszczelarze poprosili o to błogosławieństwo Boże dla wszystkich pszczelarzy. Ofiarowali papieżowi obraz Marii Królowej Pszczół, który Ojciec Święty pobłogosławił. Dołączyli także list od polskich pszczelarzy przedstawiający nowy tytuł Marii. Maria Królowa Pszczół. Przekazali wtedy paschał z wosku, miody i wiele produktów pszczelich. A potem w czasie zwiedzania Bazyliki Świętego Piotra pielgrzymi pszczelarze spoglądali ze wzruszeniem na pszczoły na baldachimie Berniniego nad grobem świętego Piotra. Panie burmistrz, dzisiaj święto w Wałczu, święto mają pszczelarze. Ale przy okazji my także, mam nadzieję, będziemy się fantastycznie bawić. Bardzo się cieszymy, że te 33. obchody są u nas. Dziękujemy naszemu regionalnemu związkowi, że zaprosił wszystkich do Wałcza. I to jest dla nas wielka przyjemność bawić się z pszczelarzami, którzy jak pszczółki dbają o miód, a on jest dobry z wielu powodów. Przede wszystkim zdrowotnych, ale przede wszystkim także służy roślinności. Jasne. Wałcz nawiedzili dzisiaj pszczelarze z całej Polski, z tego co wiem. Tak, chyba są z każdego zakątka. Nie wiemy jeszcze dokładnie, ile jest osób, bo ciągle przyjeżdżają, ale jest na pewno z każdego kierunku Polski. Impreza, z tego co wiem, trwa aż 3 dni. Dlaczego tak długo? Zaczął się wczoraj, to właściwie tak naprawdę rozkładaniem stoisk i dopiero od godziny 15, bo pszczelarze chcieli być u nas długo. Właśnie. Jeszcze zapytam, Wałcz, ile mieszkańców liczy? Nie jest to duże miasteczko, niecałe 27 tysięcy. 27 tysięcy.
Panie Prezesie, Powiatowy Związek Pszczelarzy z Gostyna gości dzisiaj w Wałczu na pięknym święcie. Tak, są to ogólnopolskie dni pszczelarskie, które trwają 3 dni, a my całym kołem, autokarem przyjeżdżamy już 3. rok po kolei. Pszczelarze nasi oglądają sprzęt najnowszy, bo tu jest nie tylko polskiej produkcji. Jak zauważyłem do tej pory, bo jeszcze wszystkiego nie obszedłem, są czeskie, węgierska produkcja, słoweńska produkcja. Także wiele krajów tutaj sprzęt najnowszy przywozi. Pszczelarze sobie mogą wszystko pooglądać, pozbierać prospekty. W domu się później zastanowić, co zamówić, bo sprzęt jest obecnie dotowany z Unii Europejskiej. I my co roku kupujemy bardzo dużo sprzętu przeróżnego. Na przykład w tym roku 15 pszczelarzy zamówiło ule, wirówki do miodu, odstojniki do miodu, suszarki słoneczne i elektryczne do pyłku i wiele innych. To właśnie widziałem takie suszarki z taką szybą, to są do pyłku? To pewnie były topiarki do wosku, jak ze szybą, bo jest to wykorzystanie energii słonecznej. Ustawia się pod kątem do słońca topiarkę słoneczną. Przez szybę specjalną słońce promienie się skupiają. Temperatura się podnosi bardzo wysoko i się wosk wytapia ze starych ramek, które już musimy wymienić. Odzyskujemy wosk i sprzedajemy go lub zamieniamy na węzeł. Dzisiaj w Wałczu jest bardzo dużo wystawców. Warto tu przyjeżdżać? W ogóle warto przyjeżdżać na takie targi? Oczywiście, że warto, bo tu się wszystkie najlepsze, najnowocześniejsze rzeczy zobaczy. W tej chwili przechodzimy w pszczelarstwie praktycznie w 100% na sprzęt z blachy, tak zwanej kwasówki. I już tam te wszystkie inne ocynkowane i tak dalej idą do lamusa. I ja na przykład gdzieś tu się spotkałem z firmą Logar ze Słowenii, gdzie pokazano mi sito, które poprawiono konstrukcyjnie według moich uwag z ubiegłego roku. A jeszcze wcześniej już poprawili, bo jak mnie zobaczyli, to się pytają, co pan nowego wnosi. A jeszcze wcześniej poprawili budowę odstojników na miód. Są to naczynia od 35 kg, 50 kg, 100 kg, 200 kg. I te naczynia też są ważne. Ktoś powie, co to jest naczynie, a nie zabezpieczenie, żeby było szczelne, żeby nie dochodziła para wodna, bo miód jest bardzo higroskopijny. Ciekawy kran. Nabiera wody. Nabiera wody, tak, błyskawicie nabiera wody. Na ciekawy kran, żeby mi gdzieś z boku nie wyciekał, dobrze urządzony. U nas wstawiamy, dużo producentów wstawia okrągłą gumeczkę, taki uszczelniacz. Po kilku otwarciu to się przecina, a tu jest cała wstawka z pięknego plastiku mocnego i to funkcjonuje lepiej. Ja wiem, że pana związek powiatowy już jest 3. raz na takich ogólnopolskich targach pszczelarskich. Wcześniej gdzie żeście byli? W ubiegłym roku byliśmy na ziemi lubuskiej w Babimoście. 2 lata temu byliśmy na ziemi łódzkiej w Bełchatowie, a w tym roku jesteśmy na północnym Wielkopolsce we Wałczu. My, chcę powiedzieć tak, co roku przyjeżdżamy autokarem. Był pan uprzejmy zauważyć, jak to wygląda w autobusie, jak to organizujemy. Ulotki, informacje, wyżywienie, jakieś tam słodycze. I pszczelarze sobie to bardzo chwalą. Podam dla przykładu, że w roku ubiegłym Regionalny Związek Pszczelarzy w Płocku, nie ganie, oczywiście tutaj nic złego, miał 12 uczestników z 12 kół, a my przyjechaliśmy 40 osób z jednego koła. Już się pszczelarze nauczyli, że warto jechać, tylko się rzuca hasło. Chcę też powiedzieć, że mamy dobrych sponsorów i bardzo miło nam się współpracuje z wójtem gminy w Szczawinie, wójtem gminy w Gostyninie, z burmistrzem w Gostyninie, a to właśnie burmistrz Paweł Kalinowski, dał nam duże wsparcie pieniężne na opłatę autokaru, bo cały autokar wynegocjowałem cenę 1800, a pomoc od burmistrza otrzymałem w wysokości 1200. Ale pszczelarze promują miasto.
Tak właśnie, no chcieliśmy się czymś odpłacić. Chcieliśmy się czymś odpłacić. Wzięliśmy koszulki z działu promocji i wszyscy chodzimy tutaj po targach, robimy zdjęcia na tle różnych firm i tutaj właśnie ten napis Gostynin widnieje. To tak zdaje się Urząd Miasta Gostynina. Tak, Urząd Miasta Gostynina. Urząd Miasta Gostynina widnieje i pszczelarze chętnie chodzą. Mamy jeszcze mamy ulotki, które rozdawaliśmy, książeczki.